O, to mam zajebisty temat na nasz podcast. No. Możemy go zrealizować od razu. Dawaj. O gustach się nie dyskutuje. Czy to powiedzonko jest skrajnie taki temat rozprawki, ale takiej uliczna rozprawka. Uliczna rozprawka, kurwa. O gustach się nie dyskutuje. Temat opór czy opór. Zajebisty. Ale że się nie dyskutuje, czy się dyskutuje? Bo nie, że się dyskutuje. Moim zdaniem się dyskutuje i to powiedzonko jest tak zjebane. Nic się nie zgadza w tym. Nie, no to powiedzonko to jest takie jak. Będziesz w moim wieku, to zobaczysz. To jest taki wytrych, który po prostu ucina ci rozmowę i dalej już nie ma nic. Dalej jest tylko wieczna zima. Ale. Za murem. Czyli to jest powiedzonko chuj. Moim zdaniem jest chujowe, no. Nie, byłem ciekawy, bo na jakiejś płaszczyźnie rozumiem to powiedzonko, nie jako taki urywacz zdań, tylko rozumiem, że jest jakiś obszar po prostu gustu, czyli gdzieś po prostu, na przykład znowu z tym Łukaszem Garlickim mam tak, że jak rozmawiam z nim o Drake'u, to mimo, że jakby w większości rzeczy nasze gusty się pokrywają, to Drake to jest taka postać, że nie można o nim rozmawiać. Bo Łukasz go nienawidzi. Bo Łukasz go nienawidzi po prostu. Okay. I nawet ostatnio miałem taką rozmowę, w której już był blisko tego, żeby powiedzieć: tak, Mati, masz rację, Drake jest ale jednak na końcu powiedział: nie, jest chuj, nie słucham go i nie lubię, nie? Ale powiedział, że kilka piosenek mu się podoba, to już do przodu w gadce. No ale my się też lubimy, więc zawsze dyskusja... Zawsze szacuneczek. ...się jakoś tak skończy, tak jak w tym podcaście muzycznym, nie? Ale wydaje mi się, że Drake albo Post Malone, bo też z Post Malone mam coś z nim, tak, że to jest coś mocno estetycznego, nie? Mhm. Bo tam jest już dużo melodii. Poza tym to jest po angielsku, więc jak rozmawia dwóch Polaków, to tak się nie skupia na tym, czy on jest truskulem, czy z niskulem, czy to jest autentyczne, czy nie. Po prostu jakoś tak. No, jest w tym jakiś ten faktor gustu, no nie? No. Że ci się to podoba albo nie. No tak, no. No to jednak, jak dochodzimy do momentu, że on mówi, to jest chuj, to jest no co, o gustach się nie dyskutuje? Czy się dyskutuje? Nie, no to właśnie wtedy dyskutujesz, jeśli... Nie wiem. No dobra, ale do niczego nie dojdziesz, no bo co z tego, że ja powiem, no nie, to jest Joey Badass pisze piosenki, wiesz, Post Malone, a on powie, no, ale to jest chuj, to Joey'ego Badassa mogę lubić, a Post Malone'a nie lubię. Wiesz, wydaje mi się, że to się sprowadza po prostu do chęci gadania ze sobą, no bo... Ja czasami odnoszę wrażenie, że jak ludzie ze sobą gadają, to gadają ze sobą tylko po to, żeby się przekonać nawzajem do swojego zdania. No. Jakby nie ma innej opcji, nie ma tak, że ty sobie gadasz o swoim, ja sobie gadam ja o swoim. Ja mam z Kingą czasami. I w ogóle jakby dyskusja zawsze musi się skończyć tym, że ktoś komuś przyznaje rację. A to przecież jest kurwa... To tak nie ma w życiu. Nie powinno tak być moim zdaniem. No nie. Także moim zdaniem o dyskusji... Czyli spoko gadam z Kingą. O gustach się zawsze dyskutuje, ale o gustach można się nie zgadzać według mnie. Okej, dobra. Ale wiesz co, bo ty odpowiedziałeś mi tak pokrętnie na to pytanie i w ogóle moim zdaniem powinniśmy numer zrobić na ten temat. Ale jak pokrętnie? Że o gustach się nie dyskutuje numer. Zapamiętaj to. Dobra? No nagrywamy to, więc raczej zapamiętaj. Ale nie, żeby numer zrobić. Numer zrobić, o gustach się nie dyskutuje. Tak. Bo ty odpowiedziałeś pokrętnie, bo wytłumaczyłeś, dlaczego o gustach się dyskutuje. A mnie bardziej interesuje to, czy jest taki moment, tak jak na przykład z zapachem, że jednej osobie się podoba ten zapach, a drugiej się nie podoba i już nie ma dalej argumentów, dlaczego jej się podoba, a dlaczego jej się nie podoba. Już nie ma sensu przerzucać się argumentami, bo już możemy sobie powiedzieć, dobra, ty tego nie lubisz, ja to lubię, czyli się nie, jakby w tamtym momencie już o gustach się nie dyskutuje, no nie? No... Już ci odpowiedziałem. Według mnie chodzi tylko i wyłącznie o chęć gadania. Jak chcesz gadać o tym 2 godziny albo całą dobę, to gadasz. No ale możesz po... gadać. Po...
jeśli już się nie zgodziliśmy? No po to, żeby po prostu gadać, no czerpiesz przyjemność z tego, żeby z kimś się spierać cały czas, no przecież kurwa, tak jest zawsze, no. Zjebane szachy. Dobra, znaczy to nie są szachy, bo w szachach ktoś wygrywa w końcu. Niekoniecznie, właśnie szachy to jest taka gra, że można, wiesz, zamulać i wiesz, i robić bardzo dużo ruchów. No w każdym razie w szachach chodzi o to, żeby ktoś wygrał na koniec, tak? No tak, ale w tej dyskusji też chyba musi obydwu stronom chodzić, żeby przekonać drugą stronę. No bo nie, właśnie nie, no kurwa. No jeśli nie masz takiej motywacji, to po co masz po co masz kogoś przekonywać? Ale jakby dyskutowanie o guście to nie jest przekonywanie kogoś. No nie, ale jednak mówiąc... Przecież możesz zawsze mówić z takiej pozycji, że ja myślę, że Post Malone jest zajebisty, bo fajnie śpiewa i fajnie i jest zawsze uśmiechnięty. Ale nie musisz dodawać i moim zdaniem nigdy nie jest chujowy, bo coś tam. I przytaczasz argument drugiej osoby. Nie, no dobra, ale tak też jest w szachach, stary, bo jak grasz w szachy... Dobra, to już olejmy te szachy, bo ja nie wiem, o co chodzi w szachach, mam tu w dupie. No dobra, nieważne, po prostu chodzi mi o to, że mimo wszystko musi być taki napęd, że jak mówisz komuś, kto ma inne zdanie, jak mówisz o swoim zdaniu, no to próbujesz go w jakiś sposób urobić, żeby... Nie? Co ty? No kurwa, jasne, że nie. Ale to dlaczego miałbyś z kimś rozmawiać tylko i wyłącznie po to, żeby go przekonać do myślenia w twój sposób? Nie rozumiem tego. Dobre pytanie. To by było straszne moim zdaniem, jakby każdy tak robił. To nie można by było rozmawiać z ludźmi. Faktycznie. Teraz powinienem się z tobą nie zgodzić. No nie, ale... Tylko tak retorycznie, wiesz, taka... No ale wiesz, jakby film jest o tym, jakby, że właśnie dokładnie jest odwrotnie, no zazwyczaj. Ty, a w ogóle chyba też coś takiego jest w ogóle ze sztuką. Ale mówię o takiej, wiesz, sztuce współczesnej, nie? A nie takiej sztuce, takiej, żeby, nie takim designie, tylko sztuce, że to chyba trochę tak jest, że sztuka współczesna jest po to, żeby tylko popierdolić na jakiś temat, jakby niekoniecznie przekonać cię do jakiegoś tematu, tylko żeby wypowiedzieć jakieś zdanie i chyba dużo ludzi przez to nie przepada za sztuką, no nie? Bo nie lubi takiego, w którym nie ma rozwiązania jednoznacznego. No nie? A wydaje mi się, że to jakby są dwie strony tej sytuacji, że ludzie... Niektórzy ludzie nie lubią pierdolenia bez wniosków, a niektórzy ludzie nie lubią sztuki, ponieważ jej nie rozumieją. Nie rozumieją pierdolenia. Tak. A ciekawe, czy ci ludzie, którzy nie lubią sztuki współczesnej, też nie lubią dyskutować. Na, wiesz, tak bez... w twarz na końcu, albo bez takiego, wiesz, radykalnego jakiegoś podsumowania. Stary, znowu mam analogię do rapsów. W tym, o czym mówię. No to mówimy, dawaj. Że kurwa, nie możesz powiedzieć, że coś ci się nie podoba, nie? Nie możesz, jakby oficjalnie nie możesz takiego statementu powiedzieć. Tak. Znaczy, oczywiście możesz, ale wiesz, jakbym ja na przykład powiedział, że mi się twoje piosenki nie podobają publicznie, nie bylibyśmy ziomkami. Nie wszystkie. Mi się twoje też nie podobają wszystkie, kurwa. Wszystkie, kurwa. Wiem, że to jest taki oklepany temat, no ale mnie to na przykład drażni w chuj, no bo przez to ja też czasami się hamuję, żeby na przykład wyrazić jakąś opinię. Nie, ale jakbyś akurat to, że ci się moje jakieś nie podobają, to nie byłby żaden problem, stary, bo my się znamy. Kumasz? No właśnie dążyłem do tego, że jesteś moim ziomkiem, więc możemy sobie popierdolić, że coś mi się tam nie podoba, tak, no tak, ale tak. Jakbym wybrał sobie rapera X, Powiedzmy, że... No dobra, powiedzmy, że... Gdzie na przykład jedna piosenka jego mi się w chuj podoba, a reszta nie. No to, tak, to już jest taka opinia, za którą, wiesz, zazwyczaj ludzie w Polsce się obrażają. No. I to jest powód do tego, żeby toczyć beef z kimś, nie? Tak. Wiesz, o co chodzi? Ja tak właśnie mam z... że właśnie czuję, że czasami mógłbym powiedzieć, że mi się jakaś jego piosenka w chuj podoba.
Co nie zmienia faktu, że na przykład jakaś mi się podoba i jakiejś mogę słuchać, ale faktycznie nie mógłbym tego wprost powiedzieć, bo wiem, że byłaby... To jest tak, że jak po prostu wyrażasz opinię, że ta jedna piosenka mi się nie podoba, to już od razu jakby przyklejasz sobie łatkę, że ty już go nie lubisz i chciałbyś, żeby zniknął. Wiesz, o co chodzi? No, ale to też chyba dlatego, że nad tym wszystkim jest jakiś marketing, nie? I jakby... Może ten marketing jest tak bardzo rozwinięty, że skoro każdy raper, czy każdy muzyk w ogóle robi sobie cały czas każdą wypowiedzią PR, no nie? Nawet wypowiedzią tym, że nie wiem, lubi laczki, nie wiem, Reeboka, no nie? Czy nosi laczki Reeboka. Może przez to, że marketing jest tak rozwinięty, taki i też propaganda w ogóle sukcesu i tak dalej, to może przez to każde słowo takie na przekór jest interpretowane jako polityka, no nie? A nie jako tak. Po prostu element gustu. Chociaż mi by się podobało, jakby to się jakoś otworzyło, bo ja czuję, że i o tym też bym chętnie zrobił w ogóle numer. Czuję, że jest coś takiego, na co ja co ja dopiero teraz dostrzegam, jak trochę jakoś wiesz, popracowałem nad jakimiś swoimi jakimiś słabostkami takimi osobistymi, no to zaczynam dostrzegać, że faktycznie jest coś takiego, że jak ktoś jest ignorantem i zje, to często potrafi wypalić z tym właśnie, o czym mówiłeś, z tym, że na przykład coś mu się nie podoba albo coś mu się podoba, po prostu wprost, no nie? Czyli jakby wchodzi na stronę internetową, widzi, nie wiem, Krzysztofa Ibisza, który mu się nie spodobał i pisze, co to za A jak ktoś trochę kmini już, wiesz, trochę jest lepszym self-PR-owcem, to już tego nie zrobi. I okazuje się, że na tej stronie jest 200 postów, że Krzysztof Ibisz jest że jednak Krzysztof Ibisz ma bardzo dużo fanów, nie? Wiesz, kocha go milion cioć na świecie. To jednak opinia, w internecie klaruje się taka opinia, na którą po prostu zdobywają się ludzie, którzy są większymi I to jest trochę słabe, że takie coś masz na weselu, o to też jest właśnie temat, nie? Że na weselu tak mi się wydaje, że zawsze dojdzie do puszczenia disco polo, bo zawsze jakby wszystko dąży do tego, żeby zejść do poziomu kogoś, kto jest największym czyli na przykład jest 100 osób na weselu i tylko 15 bawi się super przy disco polo, ale my dojdziemy do disco pola, a nie dojdziemy do muzyki poważnej, mimo że muzyki poważnej też słucha 15 osób, chociaż pewnie słucha 8, no ale nie dojdziemy do jakiejś fajniejszej muzyki. Kumasz, że jakby jak przychodzi do głosu, jak bierzemy taki ogół, to nagle okazuje się, że ten ogół ciągnie do jest ciągnięty przez tych... No tak. To jest jakby prawda znana od wieków. No to jest straszne. Straszne, ale nic z tym nikt nigdy nie zrobi. I zobacz, gdyby wystarczyłoby, żeby ludzie bardziej kumaci się odważyli mówić o tym, co im się nie podoba, nie? Czyli właśnie tak jak powiedziałeś, że jakby kto się tak czai i bierze pod uwagę to, że jak ktoś powie, to będzie afera, a nie wygłosi tylko swojego zdania. Jakby o tym nie pomyślał, tylko wygłaszał swoje zdanie, no to by się pewnie wyrównało, no nie? No pewnie tak, ale widzisz, no jakby określenie swojej opinii, wygłoszenie swojej opinii zawsze niesie ze sobą konsekwencje, których ludzie chcą unikać, no bo jak jesteś spokojnym człowiekiem, no tak, cenisz sobie afery, swój spokój, nie? No to chcesz powiedzieć to, co myślisz i o tym zapomnieć, a to tak nie działa, no bo mówisz o tym, co myślisz i wtedy ciągnie się to za tobą. Znaczy, nie wiem, jak jest tak naprawdę w 100%, bo nigdy tego nie doświadczyłem, ale tak mi się wydaje, jak obserwuję internet i rap grę, no to jest tak, że czasami jakieś jedno zjebane zdanie ciągnie się za tobą w chuj, albo jakieś kurwa jedno zjebane zachowanie, których masz praktycznie, nie wiem, w ciągu życia 1000, albo w ciągu roku nawet 1000, ale to jedno kurwa jest jakoś zaakcentowane specjalnie i to się za tobą ciągnie i potem możesz robić kurwa album życia, możesz robić najlepszy teledysk w życiu,
nagrać najlepszy feat i napisać najlepszy wers, a i tak ktoś potem, wiesz, będzie miał pretensje. Stary, mi się wydaje w ogóle. Muszę zrobić przerwę na fizjologię. Fizyka. Fizyka kwantową. Fizyka. Się nagrywa? Nie. Dobra. Pomyśl sobie, stary, jakby przez dzień, no nie? Jakby ktoś podsłuchiwał cię cały dzień. Bo ty nie miałeś nigdy czegoś takiego, że powiedziałeś coś na wywiadzie i później musiałeś to wchodzić, co nie? No. Ale no to nie miałeś tego, czyli myślę, że umiejętnie ukrywasz to, no nie? Taka jest moja teoria. Nie pytają? No tak, no po prostu nie mówisz tego. Ale pomyśl, jakby na przykład ktoś nagrywał cię cały dzień, no. I z jakiegoś powodu był być gwiazdą, akurat. Może byś sławnym muzykiem. I ktoś by cię cały dzień nagrywał i mógłby wyciągnąć te zdania, które wygłosiłeś, no nie? No myślę, że w dniu można by ze 3 afery wyciągnąć każdemu z prywatnych zdań. Myślę. Co? W ogóle słyszałem od ziomka, którego ziomek pracował w... Nie mogę tego chyba powiedzieć. Dobra, to powiem to inaczej. Nie w... Panasonic. Pewien znajomy znajomego pracował w pewnej firmie i powiedział mi, że stary, konsola do gier, którą robi ta pewna firma, nagrywa każde słowo, które wypowiadasz grając. Mhm. Czyli jak masz tą konsolę i masz ją włączoną, to ona non-stop zbiera dane, ma mikrofon po prostu i nagrywa cię cały czas, jak ten telefon. Huawei była taka akcja teraz, nie? Czaisz? No. Czyli masz konsolę do gier, czyli przy konsoli do gier co się robi? No, jak ktoś jest dorosły i gra w konsolę, to w sensie używa konsoli, no to raczej robi to w takich komfortowych warunkach, czyli sobie czasami różne rzeczy na różnych ludzi, nie? Masakra, co? No, ale takie sytuacje wydaje mi się, że już nas od dawna dotyczą, tylko o tym nie wiemy. Dla mnie to nie jest też jakaś super afera, więc... Dla mnie też to nie jest afera, ale przeraża mnie trochę to, że jakbyś stał się... Jakbyś z jakiegoś powodu wybił się ponad średnią. No. Ale nie na takiej zasadzie, że stałbyś się znany jak Quavo na FIDE, tylko na takiej zasadzie, że na przykład zrobiłbyś powstanie i stałbyś się przywódcą. To, że taka korporacja ma na ciebie gdzieś nagraniach, oczywiście musiałoby 10 osób chyba słuchać już całymi dniami te nagrania, żeby wyciągnąć na ciebie te rzeczy, no ale gdzieś tam, wiesz, cały czas jest przygotowana na ciebie taka teczka, no nie, ewentualna, z której jakby nikt nie skorzysta, no nie, bo jak jesteś zwykłą osobą, wydaje mi się, że to zaklejanie kamery, no to nie wiem. Nawet jeśli po prostu bardzo często i bardzo obscenicznie wali konia, to raczej nikt nie zrobi z tego filmu do kina, nie? No tak, tak. Wydaje mi się, że to jest naprawdę powszechna akcja i że pliki cookies, czyli to, co potem... wiesz, o co chodzi z plikami cookies, że to jest naprawdę mały pikuś. I że jest o wiele grubiej, jeśli chodzi o sprawdzanie naszych preferencji i że większość urządzeń, z których korzystamy, może mieć coś takiego jak rejestrowanie albo jakieś, nie wiem, po prostu nasłuchiwanie czegoś, no nie wiem. Wiesz, ja nie traktowałbym tego jako jakiejś takiej afery, że o Jezu, jednak telefony nas nagrywają, albo kamerę widzą. Tylko, że wydaje mi się, że jak masz telefon i masz telefon z kamerą, to tak trochę się na to godzisz, że tak może być.
Tego w ogóle by mnie to nie zszokowało. Ej, stary, mam pomysł na film. Teledysk z ukrytej kamery, tak? Nie. Z laptopów. Nie. O, właśnie. Tak, w sumie tak. W sensie z laptopów, ale zrobić taki klip. Nie klip. Zrobić taki film, w którym ludzie robią coś naprawdę wielkiego albo mówią naprawdę wielkie pomysły. Na przykład wpadają na takie pomysły, które za jakiś czas posuną społeczeństwo do przodu, ale wpadają na nie w jakichś absurdalnych sytuacjach, czyli na przykład ziomek pali jointa i gra w grę i mówi: ty stary, a jakby połączyć to z tym i byłaby kanapka, że normalnie była, no każdy by się tym jarał, każdy by to zamawiał, każdy by to kupił. I wiesz, za zrobić taki film z ludzi, którzy wpadali na te pomysły w nieodpowiednich sytuacjach, żeby z tych pomysłów było coś zajebistego, czyli jakby hipotetycznie, nagrywamy teraz sobie podcastik, no nie? I powiedzmy jutro rano stwierdzamy, że n***y i nic z tego nie wyjdzie, ale a za 2 lata na przykład ktoś inny wypuszcza taki sam podcast i dokładnie to samo i nagle z jakiegoś powodu jest hit, no nie wiem, no wiesz, takie jakby ludzie, którzy wpadli na jakieś pomysły i to przy twoja kamerka domowa to zobaczyła, ale no nikt tego nie obejrzał, bo to nikogo nie obchodzi i nikt nie ogląda tego, nie? Ale dobry pomysł. No, powiem ci, że miałem ostatnio taką faskę, że jak pracuję, jak coś montuję na przykład, coś takiego, co nie wymaga słuchania na przykład materiału wideo, to sobie odpalam wykłady o fizyce na YouTubie. A też tak robię. Uwielbiam profesora Meissnera, polecam. Znam. Kurwa, uwielbiam go. Ale ostatnio wpadłem na jakiegoś takiego ziomka, którego oczywiście nazwiska teraz nie pamiętam, ale w bardzo prosty sposób tłumaczył, czym są fotony, czym są elektrony. I słuchałem sobie tego i byłem na bombie, nie? Lekko najebany i słuchałem tego. Nie pamiętam, chyba robiłem, coś tam montowałem, nieważne. Co mogłem montować na bombie? Nie wiem. Nie mów lepiej, bo wiesz. No wyjebane. I on właśnie mówił o tym, tam mówił przez 30 minut o tych elektronach, fotonach i mówił, że nie wiem, czy dobrze teraz to przytoczę, ale że nikt nie jest w stanie stwierdzić, dlaczego fotony zachowują się tak, a nie inaczej. I ja wtedy wymyślałem, kurwa, przecież ja wiem, dlaczego one się tak zachowują, nie? Stary, one się zachowują jak piksele w telewizorze, nie? I uknąłem po prostu taką teorię, że normalnie bym typowi po prostu w tym jednym momencie wytłumaczył, o co mi chodzi, nie? Dlaczego fotony zachowują się tak, a nie inaczej. Bo zachowują się jak piksele. Dobra, a dlaczego ty zacząłeś oglądać takie podcasty? Bo mnie to bardzo fascynuje. Dobra, ale jak doszedłeś w te miejsca w internecie? Bo mnie bardzo fascynuje kosmos. Bo i pojęcie nieskończoności bardzo mnie fascynuje. Dziwi mnie to, że też wszedłeś w tą działkę, bo ja też od jakiegoś czasu, ale ja wiem dlaczego, zacząłem właśnie słuchać wykładów o fizyce, na przykład ostatnio o lekach, do tego stopnia, że na przykład jak miałem gadkę z takim znajomym, który jest aptekarzem, to go zaskoczyłem jakimiś informacjami, które właśnie z neta usłyszałem i albo coś z psychologii też słuchałem i wiesz, zaskoczyłeś mnie w sumie z tą fizyką, że też może to jest domeną ludzi, którzy dużo wywiadów w necie oglądają, że przechodzisz do takich trudniejszych tematów. Ale to nie są wywiady. No wiem, no to chodzi wykłady. O materiały, no nie? Że masz jakiś materiał, że jakby na początku do pracy słuchasz wywiadów z raperami. Później z raperami wydają ci się wtórne, bo oni wszystko mówią tak samo, no nie? Więc słuchasz podcastów. Ale ci fizycy też mówią tak samo. Tak, tak, tylko wiesz, że przechodzisz z dziedziny na dziedzinę i dochodzisz do jakiejś nauki, do jakichś głębszych rzeczy, bo ja też zaobserwowałem, że coraz częściej wchodzę w takie tematy, na które bym nie wpadł, jakichś podróżników, jakichś takich ciekawych. Nie, ja lubię się zapędzać po prostu w takie myślowe figury, jakieś takie zakręty myślowe, że próbuję sobie pomyśleć o czym nie da się pomyśleć. No, to jest straszne, to mnie wpędza trochę w depresję, ale jest też fajnym takim... Ale to moglibyśmy taki film zrobić. Jaki? No taki, że ktoś wpada na jakiś pomysł, ale jest w tej swojej własnej ukrytej kamerze
i nie wygrywa życia. A mógłby. A mógłby, gdyby tylko ktoś zechciał to obejrzeć. Mi się najbardziej podoba to, że większość tych wykładów, o których słucham, to są wykłady fizyków, teoretyków. A słuchasz TEDa? Tak. A właśnie, to jak ci mówiłem teraz o tych Pixelach, to chyba był z TEDa gość i chyba z Poznania ziomek. Ja, wiesz co, ja chyba wiem co to za wykład, ale nie jestem pewny. Bo mam dosyć... To był taki doktor, który wyglądał jak taki ziomek. I on mówił takim językiem też ziomka. No nie potwierdzę, bo nie pamiętam z tego wykładu za wiele, bo ten... Właśnie ja mam trochę... Chciałeś coś mówić? Nie. Bo ja mam trochę tak z tymi wykładami na TEDzie, że ja część słucham i wypadają mi jednym uchem, drugim wypadają, ale później, jak ktoś coś mówi, na przykład rozmawiam właśnie z tym znajomym aptekarzem, to jestem w stanie mu powiedzieć: ty, a słyszałeś, że homeopatia jest tylko dlatego, że aptekarze się zbuntowali i chcieli, żeby ona była legalna. Wiesz, co jakby... To nie są informacje, z których można skorzystać na bieżąco, bo one są zbyt abstrakcyjne, no nie? Mhm. Ale to jest. W ogóle ten TED to jest moim zdaniem... Właśnie jestem ciekawy, jak tacy prawdziwi naukowcy, tacy prawdziwi, wiesz, z uczelni, że tam robią jakieś badania. No to właśnie dla mnie TED jest taki zbyt oficjalny, no. I ma taką formułę pewną, no nie? Czyli wolisz RED. Tak, wolę RED. RED is TED. Nie, no ja bardziej wolę takie akademickie wykłady, gdzie to jest takie trochę bezstresowe i takie, wiesz, są jakieś wyjebki po drodze, są jakieś przeciągnięcia, są jakieś to mi się podoba. Ale też słucham ich dlatego, że mnie to po prostu bardzo fascynuje i naprawdę w 90% tego nie rozumiem. Mhm. Ale poziom abstrakcji, jaki oni tam przedstawiają, dla mnie, to jest poziom abstrakcji taki, jak przedstawia na przykład późny Picasso, albo... Właśnie chciałem do tego dobić, że brakuje mi jakiejś platformy, na której by mówili, by ludzie mówiliby o sztuce w ten sposób, bo wydaje mi się, że to też jest taka dziedzina, a z drugiej strony no bo zobacz, nie ma fizyków, którzy się zajmują fizyką w sposób popowy, no pewnie są, ale nie ma fizyków raperów, nie ma fizyka, który na przykład jest fizykiem na jakimś autotune, nie wiem, wiesz, jakby nie ma ułatwień w byciu fizykiem, więc nie ma fizyków ale gdyby był fizyk, który... Gdyby był artysta, który w fajny sposób mówiłby o sztuce, na przykład jakby taki Kozłowski, jakby można było gdzieś jego wykłady sobie oglądać, tak właśnie na takim TEDzie, wiesz, na temat sztuki, nie? Albo na temat nawet edukacji, no bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o Kozłowskiego, no to on by... Myślę, że najbardziej interesujące, znaczy dla mnie najbardziej interesujące by było jego takie podejście do edukacji, no nie? Ja jakoś tak pamiętam, że najbardziej mnie to interesowało. W każdym razie byłaby to namiastka bycia w ogóle na studiach, no nie? Jakbyś mógł sobie w swojej dziedzinie znaleźć coś takiego. A czegoś takiego nie ma, moim zdaniem, w sprawach sztuki, albo jest po angielsku, a ja nie mogę słuchać po angielsku tak skomplikowanych rzeczy, no bo słucham sobie po angielsku różnych rzeczy, ale no nie takich, nie? Jeśli chodzi o taki, jak już wchodzą pojęcia i jakieś wchodzenie głębsze, to no tak, nawet teksty rapowe są dla mnie tłumacznie, że nie rozumiem, jak rozumiem Reggie'ego Snowa, ale Kendricka Lamara, no to już nie czaję, no nie? Jakieś piosenki może. Jakieś refreny. Bitch don't kill my vibe. No, ale fajne, jaram się bardzo taką formą długiego pierdolenia na jakiś temat, bardzo mi się to podoba. W ogóle wykłady takie, to że możesz sobie wybrać teraz to, o czym chcesz słuchać, to jest zajebiste. No. Bardzo się jaram. Może kiedyś tak będą studia w ogóle wyglądały. To by było spoko. Znaczy nie wiem, czy by było spoko, dobra, to się zapędziłem. Nie, byłoby spoko, stary, nie ma w ogóle... Oczywiście fajny jest ten akademicki klimat, że jesteś studentem i...
nie wiem, że to ma jakiś rytuał, no nie? To jest spoko, ale tak naprawdę w momencie, w którym niewiele to znaczy, jeśli chodzi o status, no bo jednak nie ma czegoś takiego, że skończyłeś studia i ktoś traktuje cię w specjalny sposób w twojej dziedzinie, prawda? Mhm. Więc skoro tego nie ma, no to może można byłoby to zrobić w domu. Może można by było przejść tą drogę. Chyba już są takie studia, że możesz sobie zdalnie je robić. Tak. Oglądasz filmy i w ogóle, albo telekonferencje. Naprawdę? Mi się wydaje, że ale nie z każdej dziedziny? Myślę, że nie z każdej. A ja bym, mnie by takie ze sztuki interesowały. Ale z teorii sztuki, czy... Najbardziej to z reżyserii, no nie? Bo wiesz, chętnie bym się... Chętnie złapałbym jakichś takich... Posłuchałbym ludzi, którzy wnikają w to bardzo głęboko, ale nie są reżyserami. No bo wiesz, na przykład wywiady z reżyserami są, w ogóle polecam ci, jest bardzo fajny wywiad z Polańskim. Nie jestem pewny, czy to on, ale chyba to on. I chyba chodziło o film Pianista. W jednym wywiadzie powiedział coś takiego, że on zgodził się kręcić ten film, bo skusiła go perspektywa tego, że będzie mógł przyjechać do Europy i użyć zburzonego małego miasteczka. Mhm. I kojarzysz te sceny tam nomen omen przed ogórkiem. Tak. No to nie jestem pewny, bo właśnie trochę to jest też domena słuchania tych rzeczy, nie? Nie jestem pewny, czy to dokładnie o to chodzi, ale wydaje mi się, że to właśnie przy tej scenie, jak była ta ekspozycja zburzonego miasteczka, to oni normalnie zburzyli jakieś miasteczko w Niemczech, małe, które już nie było zamieszkałe. No. I stary, no dla mnie to jest rozwijające, no bo jak słyszę... Wiesz, w tej chwili, jak oglądam ten film Polańskiego, no to myślę sobie, że no to pewnie budowali makietę, albo na przykład zburzyli jeden, a resztę domalowali, albo coś tam green screen. Wiesz, nie wpadłbym na to, że ktoś może być do tego stopnia artystą, że jara go, że jakaś duża część została zburzona, nie? No i to jest zajebiste, tylko że właśnie z wywiadów z reżyserami tylko taki wniosek możesz wyciągnąć. Nie nauczysz się więcej, nie? A propos takich ciekawostek, to lubisz Matrixa? No. To w drugiej części jest taka super scena z autostradą, kojarzysz? No. Gdzie się ganiają, no to oni tam zbudowali 14 km autostrady pod ten film. Naprawdę? Aha. Ja pierdolę. Trochę mi się kojarzy właśnie z tym, co... Tak. To totalnie ten vibe. Jestem ciekawy, czy do jakiegoś... To jest rozmach, kurwa. No. Niesamowite. Ale wiesz, mi się też podoba to że ktoś mówi, że specjalnie, że to go podkusiło do robienia w ogóle tego filmu, nie? Mhm. Że jakby perspektywa zrobienia czegoś takiego w realu, podoba mi się to. No, wiadomo. Jestem ciekawy, czy teledyski też tak powstają. Wiesz, gdzieś, nie wiem, czy Lil Pump. Myślę, że można do tego dojść, oglądając i czytając coś z reżyserem teledysku No Church in Wild. Kojarzysz? Nie. On jest, wydaje mi się, że ten ziomek jest Francuzem. Roman Gavara. Znam. I on robi takie wyjebiście epickie teledyski. Kojarzę. MIA w Arabii Saudyjskiej. Tak, gdzie te jeżdżą samochody, nie? Tak. A widziałeś, że Problem miał ostatnio, ma plakat taki na mieście z takimi samochodami? Nie. W każdym razie ten ziomek robi takie super epickie teledyski. I wydaje mi się, że on mało ściemnia w obrazie. Że on jak coś robi, to robi tak. Na przykład robił teledysk jakiegoś takiego zespołu, nie wiem, duetu elektronicznego. Tatu. Nie. Tatu. Mateusz. gdzie pojechał do Chin, tam gdzie jest sztuczna wieża Eiffla.
Kojarzysz tą, no. ten spocik, to tam zrobił to jest z w chuj dużą ilością statystów. Podobnych do siebie. Myślę, że on nie ściągnął. Zajebiste. Kurwa jest. Ale zajebisty pomysł. No. Wiesz, są ujęcia z drona, gdzie to wszystko widać, gdzie tam biega pewnie z 200 osób w synchronie. Pojebane w chuj. Zajebiste. Ja fajne to jest. No. To ciekawe, na jakiej podstawie się zostaje takim reżyserem. No ja myślę, że po prostu jak masz swoją wizję i jesteś w chuj zdeterminowany, żeby ją wykonać i jeszcze umiesz przekonać do tego ludzi. No tak, no ale wiesz, on w pewnym momencie pewnie wchodzi na taki level, taki jak on na inny? Roman. Gawara. Nie wiem, czy dobrze czytam, tak mi się wydaje. No, w każdym razie jak jakiś człowiek dochodzi do tego, nie? Ja w ogóle kojarzę to nazwisko też z czymś epickim, ale może z MIA właśnie. No w każdym razie jestem ciekawy, w jaki sposób on dochodzi do takiego czegoś, że po jakimś czasie, no wiesz, możemy mówić o takim gościu, który robi takie epickie klipy w realu, czyli zrobił jeden, robi drugi i po trzeci i czwarty od razu, jeśli ktoś chce mieć takie wydarzenie, to idzie do niego, nie? A wydaje mi się, że... Gawra, przepraszam. Że jak jesteś taką gwiazdą, to pewnie też cię ciągnie do tego, no nie? Żeby coś... żeby mieć taki plan i w ogóle. Myślę, że on jest na tyle takim ziomkiem zajawkowo... Że on jest artystą, że po prostu może czasami robić tak, że nie masz aż tak dużo siopy, a on i tak chce to zrobić, bo się jara na przykład. No ale myślisz, że on nie ma siana? Ma, nie? Nie, no myślę, że ma, ale to też pewnie nie on bezpośrednio dysponuje sianem, tylko ktoś, kto mu zleca, daje mu milion. No tak jest chyba też przy filmach, nie? Że jak robisz film, to jak jesteś jakimś reżyserem, to już od pewnego momentu w ogóle chyba nie myślisz o hajsie, nie? Myślę, że tak, jak masz dobrych producentów, to... I masz twój znane nazwisko. Chociaż wydaje mi się, że akurat w Polsce może być tak, że trochę musisz zabiegać o hajs. Teraz, chyba, wiesz, że sam go sobie wygenerujesz, to może nie. Pomyślałem sobie, że teraz może po tym ślepnąc od świateł ten... kojarzysz głęboki off teledyski? Tak. Jak Skonieczny. Skonieczny. No to wydaje mi się, że on może ma już taki status, że... No on w ogóle dużo wyjebistych klipów zrobił. Tak, właśnie o to mi chodzi, że jakby widzę w tych klipach jakiś taki rozmach, nie? Na przykład w klipach Górala, tych ostatnich, to są już ostatnie chyba rzeczy, które on robił, nie? Ale widzę taki jakiś rozmach i w tym Ślepnąc Świateł też jest taki specyficzny rozmach, no bo ten rozmach nie polega na tym, że jakość jest jakaś zajebista, bo widać tam, no widać tam, że to... Jakby to nie jest jak klip Tylera, The Creatora, w ogóle ta reżyserka Tylera jest też zajebista. Ale widać, że to nie jest takie do końca, ale za to te pomysły, widać, że nie ograniczył, jakby nie zmniejszył rozmachu swoich pomysłów, no nie? Zrealizował jakieś tam zalanie centrum Warszawy, faktycznie tam, no wiesz, zrealizował, nie? A teraz wydaje mi się, że to jest, może być taki, może wejdzie na taki poziom, no nie? Że... Że ma tak high-endowe rzeczy, że może jak ktoś będzie chciał kręcić z nim reklamę, no to pozwoli mu podwiesić się na pół roku na dronem pod, wiesz, nad Pałacem Kultury i na przykład go wyczyścić szczoteczką do zębów. Śmieszne. Śmieszne. Śmieszne, zabieram.